Starostwo powiatowe w Ostródzie działa już w nowej siedzibie przy ulicy Jana III Sobieskiego 5. Na remont tego zabytkowego budynku oraz jego przystosowanie do potrzeb nowoczesnej instytucji wydano ponad 10 milionów złotych. Teraz z myślą o poprawie funkcjonowania Wydziału Geodezji i Kartografii pozyskano pieniądze z Unii Europejskiej. Sięgnęliśmy po pieniądze zewnętrzne od ponad 7 milionów złotych, gdzie cały projekt to jest ponad około 8,5 miliona złotych. Projekt cyfryzacji wszystkich zasobów, które wchodzą w skład powiatu ostródzkiego, czyli zasobów związanych z Wydziałem Geodezyjnym. W ramach projektu zostaną wykonane cyfrowe mapy całego obszaru powiatu ostródzkiego oraz wyposażony Wydział Starostwa Powiatowego w nowoczesną infrastrukturę informatyczną. Mieszkańcy powiatu ostródzkiego będą mogli korzystać z naszych usług poprzez internet. Wszystkie te mapy geodezyjne, wszystkie zasoby kartograficzne geodezji będą przez okres od 2012 do 2014 roku wprowadzane w sposób elektroniczny. To ułatwi dostępność dla mieszkańców. To jest tak zwana e-usługa. W związku z powyższym to jest rzeczywiście nowa jakość dla naszego samorządu, naszego powiatu. Po przeprowadzonym projekcie w województwie warmińsko-mazurskim będziemy drugim powiatem, który będzie mógł się pochwalić cyfrowymi zasobami geodezyjnymi. Przez najbliższe 2 lata przed pracownikami tego wydziału sporo pracy i nabycia nowych umiejętności. Dlatego ponad 20 pracowników starostwa powiatowego będzie musiało przejść odpowiednie szkolenie. Na pewno odbędą się nie tylko szkolenia, ale przekazywanie, jak to się robi. Musi to być bardzo fachowo, ponieważ to są bardzo precyzyjne rzeczy. Precyzyjne kartografia, mapki, to wszystko się znajdzie w tym zadaniu, które będziemy musieli wykonać do 2014 roku i na pewno to zrobimy. Cyfrowe zasoby Wydziału Geodezji oraz działająca obecnie elektroniczna księga wieczysta znacząco ułatwi wszystkim mieszkańcom powiatu ostródzkiego dokonywanie zmian czy wglądu w nieruchomości.